Dzień dobry. Witam wszystkich na progu 8 niedzieli po Trójcy Świętej 2 sierpnia 2020 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to słowami hasła rozpoczynającego się tygodnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, gdzie w 5 rozdziale, 8 i 9 wierszu czytam. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Kim jest człowiek? Takie pytanie jest dziś dość często zadawane przez różne grupy społeczne i środowiskowe. Boży mąż na kartach Pisma Świętego pyta samego Boga, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? I tu odpowiedź wydaje się bardzo prostą, klarowną i oczywistą, bo właśnie wypływa z Bożego Słowa. Człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo żywego Boga. Ekstra, możemy wszyscy podskoczyć z radością, być dumni, szczęśliwi z tego powodu. Jednakże Bóg bardzo kocha człowieka, kocha ciebie i mnie, nazywa nas nawet swoimi przyjaciółmi, a Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego zwiastowania i nauczania mówi, że jesteśmy Jego braćmi, siostrami, jesteśmy Jego matką, jeśli pełnimy wolę Ojca Niebieskiego. To Pan Jezus także w czasie ziemskiej wędrówki powiedział o tobie i o mnie. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Czy ja o tym pamiętam? Czy zastanawiałeś się, bracie i siostro, drogi słuchaczu, drogi strażaku, nad tym, co to znaczy być światłem Chrystusa? Z jednej strony to wielkie wyróżnienie, to wielka nobilitacja, a z drugiej strony to wielki trud, to wielki znój, to wielki obowiązek do realizowania chrystusowego prawa miłości i dobroci. I niewątpliwie zdawał sobie z tego sprawę apostoł narodów, apostoł Paweł, który przypomina nam w haśle rozpoczynającego się tygodnia: postępujcie jako dzieci światłości. Tu nie chodzi o piękne, wspaniałe deklaracje dotyczące życia z Chrystusem. Tu nie chodzi o piękne słowa, często wyciskające łzy. Tu nie chodzi o puste, czcze słowa, ale tu chodzi o życie. To znaczy, że życie nasze ma być pełnym Chrystusa. Tu nie ma miejsca na kłótliwość, złość, uprzedzenie, nienawiść, antagonizmy, jakieś sztuczne podziały. Tu jest miejsce na łagodność, uprzejmość, serdeczność, miłość, zrozumienie, poszanowanie drugiego człowieka na wstrzemięźliwość. Czy to wszystko można znaleźć w twoim, w moim chrześcijańskim życiu? Być dzieckiem światłości to cały czas patrzeć na Chrystusa i naśladować Go. Nasze świadectwo chrześcijańskiej wiary bywa wszelkiego rodzaju troskami, problemami, kłopotami zasłaniane. Ale może to chrześcijańskie światło zostać wzmocnione przez codzienną, szczerą, nieobłudną modlitwę, do której jak najserdeczniej zachęcam. Bo tylko w ten sposób nasze chrześcijańskie świadectwo wiary będzie chrystocentrycznym, będzie świadectwem Chrystusa. Dlatego proponuję, pomódlmy się teraz. Boże i Ojcze, który żyjesz w światłości i obdarzasz życiem dzieci swoje, wdzięczni jesteśmy Tobie, że pomimo naszej niewierności wyrwałeś nas z mocy grzechu i śmierci przez krzyżową śmierć Chrystusa, Syna Twojego. Chociaż Syn Twój powiedział, wy jesteście światłością świata, to jednak jest jeszcze wiele w nas ciemności.
Nie zawsze żyjemy w czystości myśli, słowa i uczynku. Odpuść nam grzechy i winy nasze. Nie dopuść, abyśmy kroczyli drogą bezbożnych i mieli cokolwiek wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Niechaj światło słowa Twojego rozświetla drogi naszego życia i niechaj jaśnieje w nas chwała Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. I w ten sposób niech będzie uwielbione imię Twoje. Amen. Życzę Wam bliskości Pana. Niech wszyscy zobaczą, że naprawdę jesteśmy dziećmi światłości świata, czyli Jezusa Chrystusa. Błogosławionej, dobrej niedzieli. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia na jednym z nabożeństw. Z Bogiem.